Cześć wszystkim, znowu Poziom 7, przeciąg Factorio. Dobra, zauważyłem, co tu nie działało. Generalnie podajniki zdążyły złapać już żelazo z tego pieca. Potem nie miały gdzie go oddać, jak go obróciłem, dlatego nie chciały podawać węgla. Ale jak je usunąłem i postawiłem na nowo, wszystko już działa poprawnie, więc mamy już troszkę produkcji stali. I na razie to nam będzie musiało wystarczyć. Sporo zużyjemy tutaj. Okej, czy coś tutaj nie działa? A, nie magazynuje tego. No to raz, dwa, trzy. Ciach, ciach, ciach. Okej. I amunicji na razie nie będę ograniczał. Ponieważ... Albo powiedzmy ograniczę do tylu. Tak, ponieważ będę chciał załadować nasze działka tą amunicją, a potem sami będziemy musieli również zrobić parę wypraw na zewnątrz, a czy do naszych sąsiadów, przynajmniej tych, którzy są wkurzeni. A propos sąsiadów, o wilku mowa. Tak, dopóki są jeszcze małe, to nie ma żadnych problemów. Później będziemy musieli się troszkę dozbrajać. Dobra, co chcemy dalej jechać? Może siła ognia. Chociaż to troszkę wymaga dużo. Bramy. Fotowoltaika? Nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Ale to by nam odblokowało ogniwa słoneczne. Ale to by nam jeszcze dużo nie dało. Okej, zaawansowanie przetwarzania materiałów 2 to też nie. Weźmy wydajność, a nie, to duże koszty są. Dobra, to w takim razie siła ognia. No i dobra, jedziemy dalej. Ty potrzebował parę maszyn wydobywczych. Wiertnic. Dobra. Trochę tego. Okej. Okay. Rozdzielaczy by się również przydało. Okej. Trochę pasm. Trochę wszystkiego. Dobra, i co jeszcze potrzebuję? Właśnie, mogę już zacząć ustawiać średnie słupy elektryczne, skoro już je produkuję. Te słupy pewnie mniej więcej powoli będą wymieniane stopniowo. Okej. Okej, na 20 na razie starczy. Okej, żelaza również mamy pod dostatkiem na razie. Dobra. To weźmy się za ten kamień. A właśnie, mam trochę zbędnego surowca. Tego się pozbędę. Okej. I skrzynek parę również by się przydało. Okej. No i dobra. Mamy naszą małą kopalnię kamienia, którą sobie troszkę zautomatyzujemy. Czy mam miejsce na ten kamień? Chyba nie. Dobra. Postawię skrzynkę, wyrzucę trochę tego. Dobra, siła broni automatycznej, a to już teraz szybkostrzelność. Dobra. Zrobimy tutaj. I zrobimy kopacze, zwykłe wiertnice. Dobra. Zróbmy już tyle, żeby miały w zasięgu całe złoże. Dobra, mają całe złoże, ale będę musiał to złączyć. Derp. Dobra. Ciach. Ciach. Dobra.
Średnie słupy elektryczne wyglądają tak. Różnią się tak od drewnianych słupów, że mają większy zasięg druta oraz większy zasięg zapodawania energii. Więc można tak. Można mniej słupów stawiać korzystając z nich, więc są całkiem przydatne. Okej. Myślę, że tutaj sobie wyprowadzę ten kamień, ponieważ nie chcę się tutaj grzebać w tym lesie. Okej. Tak, potrzebujemy kilku rzeczy. Pierwsze, potrzebujemy fabryki od pieców. Chociaż pieców zwykłych już nie będę zbyt długo używał, a przynajmniej zbyt dużo stawiał, skoro będę już miał dostępne piece stalowe. Ale piece stalowe będą wymagały sporo zasobów, więc póki co pewnie aż tak dużo jeszcze ich nie będę stawiał. Ale na przyszłość. Dobra. Ten kamienny piec. Maszyna od kamiennych piecy. Tak. Dobra. Połączenie. I tak. Dalej chcemy sobie wytapiać kamień. Wytapiając kamień tworzymy sobie płyty kamienne. Gdzie one są? Kamienna cegła. Tutaj powinny być, ale ich nie... Tutaj. Kamienna cegła. Okej, można z niej budować bruk również, który zwiększa prędkość chodzenia. Dobra. Ale na razie potrzebujemy tylko parę przytapiaczy. Zmy w ten sposób. Albo powiedzmy 4. Oraz trochę węgla. A nie chcemy się już łączyć tych dwóch w jedną ścieżkę, więc zrobię tak po prostu. Okej, okay, ciach, ciach. W ten sposób, a węgiel sobie będziemy po prostu dużymi zapodawać. Okej. Tak. I tutaj sobie na razie wyładujemy tutaj. I tak, jeszcze ty potrzebujesz podajnika. Potrzebujecie prądu. No i dobra. Jedną rzecz, to chcemy część tego magazynować. W sumie część kamienia również możemy magazynować. Pobiorę ten kamień, co tu zmagazynowałem i oddam go. Tak. A po drugie chcemy sobie również wyrabiać kamienny mur. Kamienny mur służy nam do obrony przed obcymi. Ma dużo więcej punktów życia niż działka oraz inne rzeczy. Więc zazwyczaj fajnie jest otaczać się murem, żeby no, działka mniej obrażeń utrzymywały. Póki co nie mamy jeszcze aż takich silnych napadów, ale na przyszłość lepiej się zabezpieczyć. Dobra, powiedzmy, że jedna fabryka tego wystarczy. Chociaż powiedzmy, postawię ją tutaj. Gdzie sobie pobierać? Będzie sobie oddawać. Tak, teraz wszystko jest bez prądu. Kamienny mur. To trochę potrwa. Okej, mam szybkie, mam szybkie. To zapierdzielaj szybkim. Dobra. I przy okazji również sobie część będę magazynował. No i dobra. To się nam przyda na przyszłość. To sobie ograniczymy, ponieważ zbyt dużych nie będziemy już potrzebować. No i dobra.
To i skoro już mam wiertnicę, to może dokończę również moją działkę z żelazem. Dobra. Potrzebujesz prądu. Wy również potrzebujecie. O, potrzebujecie również ścieżki. Derp. Tak, dużo rzeczy nie zauważam, jak gram tak z nagrywaniem, ale dobra. Mam nadzieję, że się nie obrażacie za to. No i dobra. Na razie nie będę dorabiał dodatkowej produkcji stali. Chociaż nie mamy jej zbyt dużego zapasu. Ale zbyt dużo również jej nie potrzebujemy. No i dobra. Musimy zacząć produkować kiwony. Potrzebujemy stali, żelaza oraz układów elektrycznych. Okej. Mamy generalnie żelazo oraz układy tutaj. Więc jak puścimy sobie tutaj ścieżkę stali, tutaj będziemy mogli produkować kiwony. Kiwony służą do wyrobu... Tak, do wyrobu... wydobycia ropy. Ok, ale będziemy potrzebowali dużo kurzy zębatych oraz dużo rur. W sumie żelaza nie potrzebujemy. Tylko same układy elektryczne. Więc możemy zrobić to mniej więcej tak, że tutaj będą dwie fabryki, a będzie jedna fabryka. Ok. I zobaczmy. Układy elektryczne muszę jeszcze tutaj doprowadzić. Okej, okay. Przejść mi brakuje podziemnych. Tak, tym również zaraz się zajmę. Dobra, podziemny taśmociąg. Może zaraz, a może troszkę później. Dobra, podziemny taśmociąg. Trzymaj to. Sobie złapię zwykłe taśmociągi. Okej, okay, coś tutaj... A, okej, okay, nigdy nie naprawiłem tego przejścia. Derp. Tak. Tak. Żebym tyle nie robił pomyłek, dużo szybciej by to szło. Ale dobra. Nikt nie jest nieomylny. Potrzebujemy w tych kiwonach stali troszkę, ale w sumie z tej linii dużo nie będzie szło. Okej. Zróbmy sobie takie małe spaghetti. Nie tak. Tak. Tutaj. Dobra. I jeszcze stal. Dobra, to powiedzmy, że stal sobie będzie szła tędy, ale w drugim kierunku. Trochę za daleko. Tak. Dobra. Tutaj dwa przejścia. Tutaj rozdzielacz jeden. Dobra. Zrobię to jak Bozia przekazała.
Tak. Jeszcze tutaj musimy się dostać. Dobra. Jeden podajnik dla stali, jeden dla układów, jeden dla rur, jeden dla trybików. No i dobra, i do roboty. Tutaj trybiki, tutaj rura, tutaj kiwon. Jeszcze to podłączmy. O, widzicie. Średni słup ogarnia wszystko. Ok. Tutaj gdzieś nas atakowali. Jest całkiem spory zbiorowisko obcych, którym również niedługo się będziemy musieli zająć. Ale dobra, wszystko po kolei. No i wyjście. Ok. Czego potrzebujesz? Wszystkiego, ponieważ tutaj nie dałem jeszcze podajników. Ok. No i dobra, jak będzie spływać stal, o, która tutaj się zablokowała. To będziemy mieli powolną produkcję kiwonów. Ok, dobra, tutaj zdecydowanie przydadzą się szybkie. No i... Tak, jeden kiwon dużo potrzebuje. Tylko tym fajniej, że będziemy mieli automatyczną produkcję, nie będę musiał się tutaj troszczyć za bardzo. No i dobra, fajnie, że tutaj mamy całkiem spore złoże. 770% to dużo. Ale dobra, to jeszcze za chwilkę. Dobra, czym teraz mogę się zająć? W międzyczasie, jak się produkują kiwony? Mogę się zająć produkcją podajników lepszych. To w sumie nie jest zły pomysł. Ponieważ możemy sobie ustawić produkcję podajników jeszcze długoramiennych oraz szybkich podajników. No i dobra. Dobra, to znowu zajmie trochę miejsca, ale spoko, miejsce mam. Więc po kolei. 1, 2, 3. Będę musiał to sprzątnąć. Dobra. Ale to za chwilę. Zaraz to ogarnę gdzieś indziej. I tak. Doprodukowane trybiki. Będą... W sumie tutaj będą żółte podajniki. Będę je tutaj podawał w drugą stronę. Tutaj będą produkowane czerwone podajniki. A tutaj niebieskie. Tak, bo to już nie potrzebuje trybików. Fajnie. I tak. W tą stronę. Podajnik tutaj. Szybki podajnik tutaj. Tak. Dobra, te lampy wstawię tutaj do mojej skrzynki na śmieci. Przynajmniej dopóki nie ogarnę jakiegoś lepszego pomysłu. Gdzie to wsadzić? Dobra. Dłużamy tą linię. Oraz tą. Dobra, czy my potrzebowali długiego? Tutaj nie. Tutaj. Okej, będę musiał to jeszcze, może tutaj będę wydobywał.
Dobra. Podłączenie. I jeszcze tak, potrzebujesz płytek. Ty również potrzebujesz płytek. No i dobra. Wsadźmy dwa niebieskie. Fabryka i tak nie nadąża. Okej, okay, czego ty potrzebujesz? Wygląda na to, że trybików póki co nie dostaje. Czemu nie dostajesz żelaza? Dobra, ma zapas, dobra. To musimy wyrzucić zapas. Tak. Ograniczymy sobie do dwóch staków. Tutaj również. Okay, ty jeszcze czegoś potrzebujesz? Układów. Dobra. I voilà. Się przyda. Produkcja lamp. W sumie nie mam najlepszego miejsca, gdzie teraz mógłbym to dalej produkować. Ale dobra. Na razie mam zapas, więc nie muszę się tym przejmować. 300 lamp starczy na długi czas. Okej, przy okazji może lampa tu i tam, żeby nie było za ciemno. Ale już mam amunicji. Tak, ta amunicja długo się produkuje. Że też dlatego, że nie mam zbyt prężnej produkcji stali. Że dlatego tak się długo produkuje, więc z jedną rzecz, którą możemy się teraz zająć, to zwiększyć produkcję stali. Zdecydowanie przydałaby się troszkę większa. Dobra. Ile mamy kiwonów? Całkiem sporo. Więc powoli możemy się już zbierać za produkcję. Dobra. To jest trochę lasu, którego potrzebowalibyśmy oczyścić. Do tego potrzebowalibyśmy granatów. Dobra. Więc może zajmiemy się również produkcją mało granatów. Tak, to już nie będzie potrzebne. To zamienię fabryki. I tak, granaty potrzebują żelaznej płytki oraz węgla i dużo czasu. Dobra. Granaty. Tak. To jest sporo tak drzew, przez które będę musiał się przerąbać. Mówiąc przerąbać, mam na myśli wysadzić w powietrze. Ponieważ granaty to najszybszy sposób przerąbywania się przez drzewa. Okej. Okay. Wygląda na razie całkiem sprawnie. Poza moją żałosną produkcją stali. Ale radzimy sobie całkiem okej. Okay. Uzupełnię sobie to. A, i właśnie, będę potrzebował jeszcze przynajmniej dwóch rafinerii. Problem jest taki, że nie mogę ich nigdzie skonstruować, ponieważ wymagają 5 składników. Do tego potrzebowałbym automatów montażowych 3, których jeszcze nie mam. Więc zbuduję sobie 2 w ręce. I to mnie zbliży bardzo blisko do limitu dla naszego osiągnięcia. Ale cóż, i będę musiał się sobie na razie z tymi dwoma poradzić. Myślę, że 2 powinny wystarczyć do początkowej produkcji rzeczy. Dalej. To jest dalej zepsute. W ogóle tego nie naprawiłem. Okej, okay. Ile razy można naprawiać jedną rzecz do skutku. Dobra. O czym ja mówiłem? Tak, o rafinerii ropy. 2 rafinerie ropy póki co powinny wystarczyć na nasze małe potrzeby. Będziemy potrzebowali tyle rafinerii ropy, żeby wyprodukować na początku plastik, zaawansowane układy elektroniczne. A potem potrzebowalibyśmy również zaawansowanej
produkcji, co? Montaż. To jest już drogie. Automat montażowy 3. On mógłby nam zbudować pozostałe rafinerie, ponieważ on może tworzyć przedmioty z 6 składników, czyli wszystkie w grze może tworzyć. Tak, ale to jeszcze będzie troszkę wymagało pracy. Ponieważ nie dość, że będziemy się potrzebowali niebieskich pakietów naukowych, to jeszcze produkcyjnych pakietów naukowych. A to będzie wymagało dużo surowców, ale na pewno to będzie na naszej liście. Tak, do pierwszego zrobienia. Ok, moduły wspomagające. Będziemy również potrzebowali moduły produktywności? Nie. Moduły wydajności? Nie. Prędkości, tak. Moduł prędkości 1 jest potrzebny do konstruowania automatu montażowego 3. Więc to jest troszkę sporo rzeczy przed nami, które tak troszkę nas spowolnią, ponieważ będziemy musieli się ograniczyć na początku do tych paru rafinerii, które w ręce będę mógł zbudować, a nie chcę wyczerpywać limitu tak na wszelki wypadek. Dobra, jeszcze jedną rzecz, którą musimy zrobić, to stalowe piece. Kamienne cegły już sobie produkujemy, stalowe płytki również. Aczkolwiek w niezbyt zatrważającym tempie. Więc ustawię sobie jedną fabrykę pewnie na produkcję stalowych piecy i będziemy po kolei wymieniać te kamienne piece na stalowe. A przynajmniej te, które będą nam potrzebne. Ponieważ stalowe piece mają chyba, o ile nie, dwukrotnie większe tempo produkcji. Więc wymieniając to wszystko na stalowe, dwukrotnie zwiększymy naszą produkcję. Co się przyda. Szczególnie w związku ze stalą. Czy no w ogóle, czy jeden piec zdarza produkować wystarczająco żelaza? Chyba starcza. Może nawet to jest... Chwila. Zobaczmy tutaj. Więc tak. 3,5 sekundy, co 17,5 sekund potrzebujesz 5. 5 tworzy się w 15 plus 5,5 razy 3 plus 0,5 razy 5. Czyli tak, to jest idealne. Więc jeden piec zdąża z wytapianiem żelaznych płytek dla jednego pieca ze stalą. Ale okej. Dobra, tak jak już mówiłem na samym odcinku, będziemy się przykładać do ropy i powoli zaczniemy produkować bardziej zaawansowane rzeczy, jak plastik oraz zaawansowane układy elektroniczne. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!